Dwaj nowi piłkarze pojawili się w Marbei podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Zdrowi, gotowi do gry i pełni zapału, choć niezadowoleni z faktu, że dostali starszą wersję strojów w narodowych barwach. Ale to jest ładniejsza. Wieczorem o 10 spotkanie w pokoju ciebie. Teresa, to wszyscy zachwyceni są. Jerzy Dudek bez ceregieli zapytał, czy może wejść na boisko trenera bramkarzy kadry Andrzeja Dawidziuka. Niestety musiał usiąść na ławie, a później robił dobrą minę do złej gry. Zbigniew Boniek wyjaśnił nam, dlaczego nie pokopie piłki na boisku. Zbigniew Boniek i Jerzy Dudek dzisiaj w trykotach reprezentacji Polski. Przygotowani do gry, czy nie? Nie, absolutnie. Przyjechaliśmy, jesteśmy tutaj, wypada być i zresztą jest to przyjemność być z reprezentacją. Jurka zaprosiłem jako takiego naszego ambasadora, byliśmy w Federacji Hiszpańskiej 2 dni na takim warsztatowym spotkanie i zawsze przyjemnie i mile, wydaje mi się, zawsze do ekipy dokoptować kogoś, kto może być wzorem do naśladowania dla innych, a Jurek na pewno takim piłkarzem jest. A później odniósł się do niezadowolenia ze starszej wersji strojów kadry, w jakich pojawił się na treningu. Sobie dali ten design sprzed 2 czy 3 lat, a tutaj przyszedłem i widzę, że zupełnie w innych bluzach chodzą, ale dzisiaj powiedziałem, 9:30 jest ten spotkanie i musimy tą kwestię wyjaśnić. Nie, mi dobrze. Kierownika nie zwolnimy. Nie. Może spokojnie spać, absolutnie nie o to chodzi, ale to był tylko żart. O strojach wypowiedział się również Jerzy Dudek. Czy to prawda, że to jest ten sam dres, którym Jerzy Dudek grał w meczu z Norwegią, który dał nam przepustkę do mundialu w 2002 roku? To nie jest aż tak stary dres, ale jest to dres, chyba tak śmiejemy się, z ostatniego mojego meczu, w jakim grałem w reprezentacji. Dwaj nie mieszczący się w kadrze piłkarze wprawdzie na boisko nie weszli, ale byli za to rozchwytywani przez łowców autografów, a później spokojnie oglądali trening kadry. Nie mogliśmy nie zapytać Zbigniewa Bońka o transfer Bartosza Salamona do Milanu. Temat, którym interesuje się sam Waldemar Fornalik. Selekcjoner po meczu z Irlandią pojedzie do Włoch, by obejrzeć zawodnika Bresci. Cieszę się, bo to można powiedzieć po wielu latach pierwszy Polak, który doszedł do jakiejś dobrej drużyny. Natomiast nie wiem, jak to się teraz stanie, czy on od razu będzie w Mediolanie, czy go jeszcze dalej będą trzymali pół roku w Bresci. No zobaczymy, na pewno ciekawie się zapowiada i jest to fajne, przyjemne, no bo może się okazać, że będzie też dobrym materiałem dla trenera Fornalika. Wizyta Bońka, Dudka, a także Romana Kosteckiego na zgrupowaniu nie była przypadkowa. Polska delegacja kilka dni wcześniej na zaproszenie Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej pojawiła się w Madrycie. Roman Kostecki jako jedyny nie w stroju sportowym opowiadał o spotkaniu z Vicente del Bosque. Wczoraj jakby zwiedzali tą całą bazę i Del Bosque nas przywitał też, bo tam po prostu jest i pracuje cały tydzień. Dla Bońka i Dudka przyjazd do Hiszpanii był także okazją do pojedynków golfa. Nie wiemy, kto wygrał, wiemy natomiast, że Roman Kosecki nie da się przekonać, by rywalizować razem z nimi. Dla mnie jest za mała piłeczka. A tak Jerzy Dudek tłumaczy, co Kosecki będzie musiał zrobić, by zacząć przygodę z golfem u jego boku. No Romek najpierw, jak chce zacząć grać w golfa, musi zacząć nam torbę nosić. Na pewno prezesowi musiał najpierw zacząć torbę nosić, może coś się nauczy. Prezes się śmieje, że musi trochę schudnąć. Nie, to nie jest kwestią tego, że musi schudnąć. No, każdy młody zawodnik, jak przychodzi do zespołu, musi najpierw zacząć od czyszczenia butów. Więc myślę, że Romek, jakby chciał zacząć z nami grać w golfa, to najpierw musi zacząć od noszenia torby. Wszędzie zasady są takie same. Zawsze młody musi nosić sprzęt.